Tak, pogoda jest dobra. Tak, tento tygodnie ostaniemy trenować tu na tom boisku. Zajtra, jutro mamy badania, także to będziemy w hale. A ten czwartek, piątek, sobotu to będziemy mieć treningi tu na boisku. A potem jsme już w kamieniu, gdzie mamy stuczną murawu, takže tam už by to malo byť tiež prigotovené, tak aby sme mohli dobre trénovať. Ešte pred mali sme len spotkanie s mojimi kolegami, asistentami, plus s Mirekom Mosorom, plus s lekařami, kde sme prešli tie osoby alebo pivkaže, ktorí sú zdroví, ktorí sú kontuziovaní, takže teraz môžem povedať, že máme 22 pivkaže plus troch brankářov do tréningu. Od jutra k ním pribudne ešte Levinsky, Štefanský, Kolodžejský a Otremba. Tí dzisiaj ešte nie sú tu na tréningu, tí budú až jutro. Uvidíme potom do konca týždňa, tí štyria Levinsky, Štefanský, Kolodžejský a Otremba budú trénovať so spolom tu a potom oglądáme, či pôjdu s nami na obuž do Kameniu. Jedine tí kontuziovaní, ktorí ešte zostali, je Sadlok a Marek Šindrovský. Ten s Osadlokem to ešte trošku potrvá, trochu dlžej musí do poloviny styčňa musí ešte absolvovať svoj individuálny program a potom by sa pripojil ku družine a Marek Šindrovský ten má stále problémy s tými bedrovými tu na kostiami, tak musí ísť na badania zo Zakopaného teraz na 3 dni, ešte na nové badania a tam po tých badaniach uvidíme, ako s ním bude ďalej, ale tento prvý týden bude Marek ešte mimo družiny. Takže 22 pivkáže plus traja brankáži, ktorí máme dzisiaj do tréningu, plus tí štyria, ktorí sa nám pripoja jutro. Tak ja ako tréner som chcel, aby Janoška ostal. To je na 100%. Je dobrý, bardzo dobrým pomocníkem na boisku aj v šatni. Takže z môjho pohľadu, ja som s ním rozmieroval, som mu povedal, ja chcem, aby si ostal, ale on už není malé decko, musí sa dať tú decíziu, musí dať sám, čo je pre neho dobré. Je škoda, že nie je v družine, ale ja mu želám všetko dobre, len nie v meče proti nám. Určite, že teraz, keby som povedal, že sa chceme len utrímať v extra klase, tak to by som nebol dobrý tréner. A preto si myslím, že teraz musí byť cieľom, aby sme sa utrímali v prvej osminke, aby sme tam jednoducho ostali v tej prvej osmičke, ktorej sme, lebo sme na piatom mieste, ale sami vieme, že aký je tam odstup na tie družiny, ktoré sú pod nami. A začíname doma s mečom Jagiellonijou, ktorá je našim priamým konkurentom o nejakú tú prvú osminku, takže budeme tam válčiť meč od meču a ja nemôžem slúbiť, alebo tu na vám povedať, že ideme vyhrať všetky meče. To nie, ja môžem len povedať, že budeme robiť všetko preto, budeme tvrdo alebo veľa pracovať na tom, aby sme tie meče vyhrali, alebo aby sme dobre hrali. Čo bude tam nakoniec z toho, či bude tam, ja neviem, 6. miesto alebo 8. miesto. Je pekné síce snívať o pohároch, ale ja si myslím, že treba ostať na zemi. Netreba byť niekde tam v oblakoch, treba ostať na zemi. Určite, že tá družina chce vyhrávať, bude tvrdo pracovať na tom, aby sme každý meč vyhrali, ale ako som už raz tu povedal, že ani Barcelona mi nevyhrá všetky meč. Je pravda aj to, že teraz na Slováci som rozmiehoval so slováckými pivkážmi. To nie je žiadne tajomstvo, že Slováci chcú hrať v polskej extraklase. A tým, že teraz ruch stojí tak, ako stojí, je tam interes polských pivkážov hrať, teda slováckých pivkážov hrať v ruchu. Ja som rozmiehoval s mnohými pivkážmi, ale tá filozofia klubu je, aby tam ostali polskí pivkaži, tu chceme zachovať, ale keby sa tam niekto objavil, že to, ako som hovoril, že by pasoval do tých vecí, ktoré som hovoril predtým, tak si myslím, že trošku by sme z tej filozofii mohli odbočiť, že by tam byl nejaký ten pivkaž aj spoza granic. Ja nehovorím, že to musí byť slovácky pivkaž. Ale my budeme pilovať filozofia. Do ruchu
Do ruchu nemôžete ísť kvôli peniazom. Do ruchu, lebo do ruchu nemôžete ísť kvôli tomu, že tu zarobíte, ja neviem, milióny. Do ruchu môžete ísť tak, že to je pre vás šanca hrať v dobrej súťaži, hrať lepšej líge, ako je Slovácka liga. A môžete sa tu ukázať, a ten, že to je len nejaký ten prvý step, prvý krok k tomu, aby ste išli niekam inam. Lebo je tu, ja si myslím, že na extraklasu chodí viac skautov spoza granic ako na Slováciu. Takže ja, keď som hovoril s tými slováckami pivkaři, oni sa pýtajú tiež, no, koľko tu môžem zarobiť? Tak ja im poviem, môžete zarobiť toľko a toľko. Tak určite, že trošku boli z toho prekvapení, ale ďalej som im vysvetlil tú filozofiu, ktorú má klub, alebo ktorú mám aj ja. Že to nie je, ruch nie je o peniazoch. Ruch je o družine, ktorá tu je, ktorá je dobrá, o tom, ako momentálne stojíme, že tam je nejaký posun, a o tom by bol eventuálne aj ten transfer, ale nemyslíte, že idete do ruchu zarobiť veľké peniaze? No, situácia kadrová ruchu je stabilná. Vlastne jesteśmy też po spotkaniach s trenerami. Jest tych zawodników troszeczkę, ale myślę, że do paru zmian myślę, że dojdzie, bo zawsze rotacja musi być. Zawsze się mówi o nazwiskach. Na pewno te osoby, o których mówiliśmy, czyli koniec wypożyczenia Łukasza Tymińskiego, Brodziński, zielone światło i poszukiwanie, żeby klubowy pożyczyć. To są te dwie najważniejsze rzeczy w składzie i wiadomo, Łukasz, który podpisał kontrakt z Zagłębiem Lubin. Jeżeli spojrzymy na tą sytuację, którą mamy, to na bokach mamy czterech zawodników. Oczywiście jest to luka, którą trzeba uzupełnić, myślę, przyszłościowo, a dzisiaj zawodnicy, którzy są, no muszą to miejsce wypełnić, tak? Bo jest i Marek Zieńczuk, jest i Kuba Kowalski, jest i Kamil Włodyka i myślę, że jeżeli jego sytuacja zdrowotna będzie bardzo dobra, to myślę, że to jest taki zawodnik, który powinien to uzupełnić. Oczywiście jakoś trzeba być optymistą, tak, trzeba być optymistą, szczególnie po tej pierwszej rundzie, ale ta runda pokazała, że tak naprawdę tu walka będzie do samego końca. I dzisiaj nie ma co mówić, o co się walczy, tak? Tak naprawdę walczymy o pierwszą ósemkę, bo to będzie najważniejsze w tym krótkim i szybkim okresie wiosny i tym krótkim i szybkim okresie przygotowawczym. Do tego się będziemy przygotowywali. To jest nasze priorytetowe zadanie. Jeżeli osiągniemy, wtedy się będziemy zastanawiali, jaka jest nasza sytuacja, na co mamy szansę i myślę, że tak jak powiedział trener, każdy mecz trzeba walczyć o zwycięstwo i o trzy punkty. Nie, już szczerze mówiąc tęskniłem za piłką i myślę, że te trzy tygodnie pozwoliły właśnie nabrać chęci, bo to jest przede wszystkim jakby no, główne zadanie tej przerwy, żeby znowu ta piłka stała się pasją i z przyjemnością, żeby przychodzić po prostu na trening. Myślę, że ta przerwa spełniła swoje zadanie. Z jednej strony to jest dużo treningów i dużo takiej pracy motorycznej, natomiast pod względem takim psychicznym myślę, że jednak okres startowy jest o tyle bardziej trudny, że jednak są mecze, które wymagają wymiernego wyniku i tak jest piłkarz oceniany, natomiast tutaj jest praca, która nie podlega jakby ocenie, tak? Jest ta ciężka praca fizyczna, na którą się trzeba przygotować, ale no, ta praca nie podlega ocenie. Ocena się zaczyna w okresie startowym i myślę, że jednak ten okres jest najtrudniejszy dla piłkarzy. Powiem szczerze, że to jest poważna sprawa. To jest jeden z elementów, który decyduje o jakiejś tam motoryczności. Ta waga, ja mogę powiedzieć taką anegdotę, że jak grałem w Austrii, to jak jeden piłkarz stawał na wagę, to drugi i zapisywał swoją wagę, to drugi patrzył, czy zapisuje dobrze. W ten sposób, czyli ta mentalność taka, że nie wiem jak to nazwać, no jest to troszeczkę takie w Polsce niespotykane, prawda, żeby jeden pilnował drugiego, no nie, ale to taka anegdota, gdzie się w Polsce na przykład z czymś takim nie spotkałem, każdy staje na wagę i gdzieś tam po prostu sobie wpisuje tą wagę, natomiast tak jak mówię, już inna mentalność i tam każdy pilnuje drugiego, nie, czyli nie ma po prostu szans, żeby w jakiś sposób tam gdzieś tam coś oszukać, no ale to już tak anegdota. Fajną był postacią przede wszystkim na boisku, no i jak ja słyszę głosy, że był fajną postacią, bo śpiewał, intonował po meczu, no to jest fajne, ale to jest jakiś tam poboczny temat i mi się wydaje, że pierwszoplanową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, no to oceniać go, to co zrobił na boisku, a zrobił bardzo wiele i na pewno będzie go brakowało.